Po meczu pucharowym z Legią 2 naszym gościem jest trener Wojciech Szymanek. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. No dzisiaj gdzieś tam znowu chyba zabrakło nam szczęścia i skuteczności, żeby jeszcze zanim graliśmy w dziesiątkę, odwrócić losy tego spotkania. To znaczy rozpocząć mecz, tak? Tutaj znowu powtarzam to praktycznie za każdym razem, ale rzeczywiście zabrakło nam trochę jakości w wykończeniach akcji, gdzie doprowadzaliśmy do czystych sytuacji strzeleckich, nawet grając już w dziesiątkę, może to nie były sytuacje sam na sam, ale wyprowadzaliśmy zawodnika, który nie miał presji i mógł uderzyć piłkę, no i nie trafialiśmy w bramkę. No i tutaj zabrakło nam jakości w tym względzie, tak? Bo mecz ciekawy, dużo sytuacji pod jedną i pod drugą bramką, było widać ogromne zaangażowanie. Też nie ukrywam, że chcieliśmy powalczyć o ten puchar okręgowy. Nie udało się. Legia postawiła wysoko poprzeczkę i tak jak powiedziałem wcześniej, większą miała jakość w polu karnym. Jeszcze o tą sytuację taką kontrowersyjną zapytam, która może mogła zaważyć, może nie, z Patrykiem Paczukiem w polu karnym. On tam padł w polu karnym, dostał żółtą kartkę za rzekomą symulkę. Czy pan może widział dokładnie, jak można tą sytuację ocenić? Nie, no tutaj wszyscy na ławce krzyknęliśmy, że rzut karny, tak? Patryk też łapał się za głowę. Z tego co wiem, Patryk nie jest zawodnikiem, który wymusza rzuty karne. Akurat w naszych szeregach jest taki inny, który lubi zawodnik, nie będę zdradzał jego imienia, ale który lubi, kolokwialnie mówiąc, pójść pod karnego, a Patryk jest zawodnikiem, który do końca stoi na nogach i wydaje mi się, że tam był kontakt przeciwnika z nogami jego. Ale cóż, no, sędzia tak ocenił i musimy to zaakceptować. Nie ma VAR-u, jeszcze pewnie długo nie będzie na tym poziomie i musimy ufać sędziemu. Dziękuję, trenerze, za rozmowę. Dziękuję.